Cześć, witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was do przygotowania pysznego sernika. Będzie to sernik po wiedeńsku, czyli sernik bardzo klasyczny, pełen jajek, żółty od dodatku żółtek i puszysty od ubitej piany. Taki sernik wiedeński może być zarówno przygotowany na kruchym spodzie, chociaż niektóre wersje podają, że zdecydowanie powinien być bez spodu. Jednak czy spód kruchy, czy w ogóle bez spodu, to tak naprawdę w serniku wiedeńskim najważniejsza jest ta serowa część, czyli ta pełna jajek, bo do sernika użyłam aż 7 jaj, ale można i spokojnie dodać 10. Sernik jest wyśmienity i szczerze mówiąc najbardziej kojarzy mi się z takimi polskimi dawnymi sernikami. Oczywiście smak sernika w dużej mierze zależy od użytego sera. Najlepszy będzie twardy albo taki świeżo zmielony ser trzykrotnie w maszynce. Do sernika też polecam dodać rodzynki, chociaż jak już wiemy z ostatnich odcinków, nie wszyscy z Was przepadają za tymi rodzynkami w sernikach czy w wypiekach, ale możecie dodać na przykład skórkę pomarańczową. Zachęcam Was gorąco do przygotowania tego sernika. Jest pyszny, zupełnie inny niż ostatnio pokazywany sernik nowojorski, ale warto go zrobić. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv. Sernik wiedeński może być bez spodu, jednak ja postanowiłam przygotować delikatny, kruchy spod. Na początku odmierzam mąkę pszenną jasną, do tego dodaję troszkę cukru z wanilią, cukier puder, odrobinę proszku do pieczenia i dodaję schłodzone masło. Całość najpierw wsiekam nożem, aby rozdrobnić masło, a następnie wbijam całe jajko. Zagniatam ciasto dość szybko, aby nazbyt go nie ogrzać, a kiedy przybierze już kształt jednolitej kuli, to przekładam je na papier do pieczenia. Nie trzeba wcale tego ciasta chować do lodówki. Delikatnie posypuję mąką i wałkuję na kształt prostokąta, który będzie pasować do formy. Formę wybrałam prostokątną z wyjmowanym dnem, która ma wielkość mniej więcej 35 na 25 cm. Wykładam ciasto, odcinam nadmiar na brzegach, a na całym cieście robię nakłucia za pomocą widelca. Dzięki temu ciasto podczas pieczenia się nie wybrzuszy. Teraz ciasto trzeba podpiec. Dzięki temu nie nasiąknie serową masą. Wkładam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika i piekę około 20 minut. W międzyczasie przygotowuję masę jajeczną. Żółtka ucieram z cukrem na gładki kogel-mogel. Do tego dodaję troszkę skórki pomarańczowej i rodzynki. Przyprawę do sernika, ewentualnie cukier waniliowy czy jeden owoc kardamonu, dwie łyżki mąki ziemniaczanej, a także ser. Najlepszy będzie twardy ser z kubełka, a jeszcze lepszy trzykrotnie zmielony twaróg. To wszystko miksuję na gładką masę. W drugiej misce ubijam pianę z białek na sztywno i ostrożnie dodaję ją do zmiksowanej masy serowej. Mówię ostrożnie, bo chodzi o to, aby miksować na niskich obrotach. Tak wymieszaną puszystą masę serową przekładam na wystudzony spód. Z wierzchu delikatnie równam szpatułką i wstawiam do nagrzanego do 170 stopni piekarnika. Piekę 1 godzinę. Jeżeli nie chcecie, aby Wasz sernik zbytnio się zrumienił, polecam go przykryć folią aluminiową w połowie czasu pieczenia. Po upieczeniu sernik proponuję zostawić na godzinę jeszcze przy zamkniętych drzwiczkach, aby przestygł. Po wystudzeniu sernik wystarczy przełożyć na paterę. Z wierzchu możecie polać go roztopioną czekoladą i już tylko pokroić. Życzę Wam smacznego! A po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.